Popatrzmy na poniższą tabelę i określmy na podstawie zawartych w niej informacji, czy istnieje zależność funkcyjna pomiędzy każdą z osób i jej lub jego wzrostem. Więc dobrze byłoby zacząć od określenia, czym jest zależność funkcyjna. To na pewno jest relacja. Mówią nam przecież, że jeśli jesteś Joel, to masz 5 stóp 6 cali wzrostu. Jeśli jesteś Nathan, to masz 4 stopy 11 cali. Jeśli jesteś Stewartem, to masz 5 stóp 11 cali. To jest relacja. Ale jeżeli to ma być relacja funkcyjna, w każdym przypadku lub dla każdej niezależnej zmiennej możemy mieć tylko jedno wystąpienie wartości tej funkcji. Więc jeśli powiemy, jeżeli. To jest funkcja wzrostu. Jeśli powiem, że wzrost jest funkcją, wzrost jest funkcją. Aby to była relacja funkcyjna dla każdego imienia podstawionego za argument funkcji wzrostu, musimy uzyskać tylko jedną wartość. Jeśli byłyby dwie wartości przypisane do jednej osoby, to nie byłaby to relacja funkcyjna. Więc gdybym was zapytał, ile wzrostu ma natan, Ile wzrostu ma Natan? Spojrzelibyście na tabelę i powiedzielibyście, że Natan ma 4 stopy 11 cali. Natan ma 4 stopy 11 cali wzrostu. Nie mamy dwóch różnych wartości wzrostu przyporządkowanych do Natana. Jest tylko jeden wzrost. I dla każdej z tych osób, które możemy podstawić do funkcji, jest tylko jeden wzrost, który możemy im przypisać, więc faktycznie jest to relacja funkcyjna. Możemy to nawet zauważyć na wykresie. Zaraz wam to narysuję. Najwyższy wzrost, który tu mamy, to 6 stóp 1 cal. Więc jeśli zaczniemy od jednej stopy, 2 stopy, 3 stopy, 4 stopy, 5 stóp i 6 stóp. A teraz naniesiemy imiona osób, które mogę podstawić pod argument funkcji wzrostu. Mamy, zapiszę tylko pierwsze litery ich imion. Mamy Joel. Mamy Natana, mamy Stewarta, mamy LJ i mamy Tarika. A teraz zaznaczmy ich na wykresie. Mamy Joel, ma ona 5 stóp 6 cali wzrostu. 5 stóp 6 cali jest mniej więcej tutaj. Później mamy Natana. Nathan ma. Zmienię kolor. Nathan ma 4 stopy, 11 cali. Zatem Nathan ma 4 stopy 11 cali. Zaznaczymy go tutaj. Później mamy Stewarta. Stewart ma 5 stóp 11 cali wzrostu. 5 stóp 11 cali wzrostu to już bardzo blisko 6 stóp. A więc wzrost Stewarta zaznaczyłem go prawie jako 6 stóp. Zaznaczę go troszkę niżej. Ma 5 stóp 11 cali wzrostu. Później mamy LJ. LJ ma 5 stóp 6 cali wzrostu. Więc mamy dwie osoby ze wzrostem 5 stóp 6 cali, ale to jest w porządku, póki jednej osobie przyporządkowany jest tylko jeden wzrost. No i jeszcze Tarik. Ma on 6 stóp 1 cal. Jest najwyższą ze wszystkich osób. Tarik jest tutaj na górze na wysokości 6 stóp 1 cal. Zauważ więc, że dla każdej danej wejściowej otrzymujemy tylko jedną wartość wyjściową, więc jest to relacja funkcyjna. No tak, ale moglibyśmy zadać pytanie, czy nie wszystko jest relacją funkcyjną? Nie. Gdybym na przykład pokazał wam taką sytuację. Powiedzmy, że w tabeli była jeszcze taka informacja, że Steward ma 5 stóp 3 cale wzrostu. Gdyby taka dana pojawiła się w naszej tabeli, to już nie byłaby relacja funkcyjna. Ponieważ dla danej wejściowej steward mielibyśmy dwie różne wartości. Gdybyśmy mieli to przedstawić na wykresie, tutaj mamy stuarta na wysokości 5 stóp 11 cali i nagle mielibyśmy jeszcze stuarta tutaj na wysokości 5 stóp 3 cale. To nie ma sensu, więc zaznaczymy to tutaj. Zatem dla stewarta mielibyśmy dwie wartości, więc to nie byłaby prawidłowa relacja funkcyjna, ponieważ nie wiedzielibyście jaką wybrać wartość, gdybyście mieli podać wzrost stewarta. Żeby to była funkcja, stewart może mieć przyporządkowaną tylko jedną wartość. W tej sytuacji nie wiecie, kiedy to dodam, czy jest to 5 stóp 3 cale, czy 5 stóp 11 cali. Ale wartość ta nie była podana w zadaniu, zatem wiemy, że steward ma 5 stóp 11 cali i to jest relacja funkcyjna. Wydaje mi się, że może to być do pewnego stopnia mylące, ponieważ to jest takie proste pojęcie. Każdej z tych wartości może być przyporządkowany tylko jeden wzrost. To właśnie czyni funkcję. Jeśli do jednej wartości byłoby przyporządkowanych więcej niż jeden wzrost, to nie byłaby funkcja.